Dzień dobry, witajcie, dobry wieczór. Jest godzina 20, czyli tak jak zapowiadałam już wcześniej, mamy dzisiaj bezpłatny wstęp do studium emocji listopad, a w listopadzie zajmujemy się dwoma emocjami, bezsilnością i żalem. Powoli się zbieramy, tak, jesteśmy. Jeśli macie coś, jakąś herbatkę, to sobie możecie przygotować, tak żeby było miło, choć wiadomo, mogą się podczas też tego, co będę mówiła, pojawiać różne emocje, ale to wszystko, pamiętajcie, jest w porządku. Po to tu jesteśmy, by przede wszystkim zrozumieć, od czego zależy to, ta bezsilność, skąd my ją mamy, co my możemy zrobić, jak wychodzić z tej bezsilności. I też krótko o żalu, zobaczymy, na ile nam wystarczy czasu. Jeszcze jutro, to od razu powiem, że mamy przerwę na uwalnianie o 12, więc w razie co sobie temat dokończymy. Dzisiaj uwolnimy energię bezsilności, natomiast jutro energię żalu, tak żeby też może być tego za duża kumulacja, więc zrobimy to oddzielnie. Ważne jest to zrozumienie. Tak, zrozumienie, skąd to się bierze u mnie, zrozumienie po co, dlaczego. Nasz umysł ego, kiedy dowie się, o co tu chodzi, o wiele łatwiej jest puścić te emocje, bo my, wiecie, zadajemy pytania poprzez oddech, poprzez jakby bycie poza też tym umysłem ego, my możemy uwolnić tą energię emocji i my ją uwalniamy już w momencie, kiedy zaczynamy ją akceptować i dlatego o niej troszkę mówimy. Poczekajcie, ja zobaczę, czy wszystko jest w porządku z transmisją. Szybko się zbieracie. Dobra, dobry wieczór. Hania, Barbara. Takie jeszcze organizacyjne, bo widzę dużo znajomych twarzy. My mieliśmy niedawno, skończyliśmy studium emocji wstyd i poczucie winy. Tym zajmowaliśmy się w październiku. Są osoby, które dopłaciły do całości, więc proszę te osoby, żeby napisały do mnie maila, bo ja wtedy ręcznie jakby przydzielam udostępnienie platformy kursowej oraz do grupy. Bo można, oczywiście ten temat kontynuujemy nadal, zaraz zobaczycie, dlaczego to jest taka kontynuacja, ale też pamiętajcie, że to jest też odrębny jakby temat, że kiedy ktoś czuje, tak, jest na grupie, bo ktoś tam pisze, ale jest na grupie, jak zarządzać emocjami, by ci służyły, to jest wstęp, tak, pamiętajcie. To jest wstęp, więc ja zaraz jeszcze komuś tutaj spróbuję dać znać, że bo ktoś próbuje dołączyć jeszcze. Dobra. Dobrze, słuchajcie, no to sobie odnajdzie, bo wiecie, zawsze te live'y są też nagrane, one są dostępne, więc nie ma żadnego problemu, żeby sobie to odtworzyć. Ja zawsze piszę, że spotykamy się na tej grupie czy na tej grupie, zawsze bezpłatne wstępy, warsztaty są na grupie, jak zarządzać emocjami, by ci służyły, zawsze, tak? Natomiast już te, kiedy zaczynamy ten proces głębiej wchodzić, to dedykowane grupy. No i teraz też, żeby nie było zamieszania, to jest dedykowana grupa Studium Emocji 2, Bezsilność i Żal. I tam będą odbywały się nasze spotkania w ramach Studium Emocji. Ktoś jeszcze poczuje ten temat, zobaczcie, przepuszczajcie to przez siebie dzisiaj, to o czym będę mówiła. Na końcu zrobimy oczywiście uwalnianie. Zobaczcie, na ile ten temat Was dotyczy i czy chcecie się z nim spotkać tak głębiej poprzez ten cały miesiąc. Zaczynamy w sumie 15 listopada, czyli za tydzień dokładnie we wtorek. Skończymy pewnie na początku grudnia. Więc poczujcie, czy ten temat bezsilności i żalu jest Wasz. Czy on Was dotyczy. No więc słuchajcie, to jest wstęp, dlatego że, tak jak Wam już powiedziałam, po pierwsze,
Temat jest obszerny i chciałabym tutaj najważniejsze te rzeczy zawrzeć przy wstępach, a na studium emocji wchodzimy w konkretne tematy, w konkretne działania, też uwalniamy tą energię emocji poprzez Wasze historie, więc teraz też będę Was prosić o napisanie, ale to jeszcze nie teraz, tylko po pierwszym spotkaniu, ale już możecie o tym myśleć. Gdzie najbardziej czujesz bezsilność? W którym obszarze życia? Tak? Czyli po prostu to będą już takie krótsze maile, czego dotyczy Twoja bezsilność i żal. I my na tej podstawie, na tych drugich spotkaniach naszych czwartkowych zawsze, uwalniamy tą energię emocji dotyczące tej historii i zobaczycie, że bardzo mocno jesteśmy połączeni w tych historiach, że nam też że ta historia też nas dotyczy. Więc to będzie na tych drugich spotkaniach. Będzie oczywiście też podsumowanie, tak wszystko jak do tej pory, będą nowe wizualizacje, różne też systemowe, mocne ćwiczenia. Więc wszystko to będzie się działo w listopadzie. Listopad, wiecie, też taki miesiąc, że idealnie na bezsilność i żal, natomiast to jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, trochę usprawiedliwienie. Te emocje bezsilności i żalu są po prostu w nas i my, i one albo mamy z nimi kontakt, albo ich nie mamy, więc wtedy też czujemy bardzo dużą ilość takiej straty energii. No i teraz słuchajcie, czy ta bezsilność jest z Was? Czyli tak, bezsilność to jest takie poczucie, że nie możemy nic zrobić, by poprawić swoją sytuację. To stan takiej beznadziei, bo wiecie, bezsilność, nie mam siły, beznadziei. Nie mam już nadziei na przyszłość, na to, że w końcu będzie lepiej. To jest taki stan. Jest związany, połączony bardzo mocno z takimi myślami, że to nie ma sensu, to nie dla mnie, nie dam rady, to jest za trudne lub jestem już za stara, czy nic nie mogę z tym zrobić, tak? Tak musi być, taki już mój los. Czyli to są te wszystkie takie właśnie myśli. Ta energia bezsilności jest połączona właśnie z takimi trudnymi dla nas myślami, bo jak słyszycie, to w tych myślach nie ma kompletnie energii, tak? Nie ma motywacji, nie ma chęci do działania. Jest taki wielki ciężar, jakby ktoś dał nam na plecy taki olbrzymi ciężar i my mamy tak iść przez życie. No więc jak my z tym ciężarem mamy iść przez życie? Nie chce nam się, tracimy siły. Są już momenty, kiedy trudno jest nam wstać z łóżka. Więc to są takie... To bardzo często ta bezsilność jest połączona z takim mocno utrwalonym przekonaniem i teraz posłuchajcie tego, że nie ma sensu nic robić, bo i tak nie będzie pożądanych rezultatów. Tak? Słuchajcie. I tak nie będzie pożądanych rezultatów. Czyli takie poddanie się, zaprzestanie działania. I to zaraz Wam powiem, skąd to się wzięło, ale pewnie już domyślacie się, że to źródło jest w dzieciństwie, że cokolwiek nie robiliście i tak nic nie zmieniało się. Czy byliście grzeczni, czy niegrzeczni, czy próbowaliście ratować, zaspokajać potrzeby swoich rodziców i tak to nic nie dawało. Czy dostaliście piątkę, czy dostaliście jedynkę. I tak problemy rodziców były, a dziecko myśli, że ma jakiś na to wpływ, że może jakoś temu zapobiec i robi wiele różnych rzeczy. I gdzieś po drodze nauczyliście się takiego przekonania, że nie ma sensu nic robić, bo i tak nie przyniesie to pożądanych rezultatów. Więc to gdzieś też będziemy dzisiaj w to wchodzić i próbować to jakby odklejać się od tego przekonania. I wiecie, poziom świadomości, tak? Mamy mapę Hawkinsa. Wiem, że być może są nowe osoby, ale łączę wiele różnych metod, żeby tak w skrócie powiedzieć, tak? Wiele różnych metod skutecznych, metod, które
dają konkretne narzędzia do pracy na co dzień, bo to nie jest tylko od przypadku do przypadku, tylko my spotykamy się ze sobą na co dzień. Oczywiście, żeby to spotkanie na co dzień było, to na początku to spotkanie jest na przykład 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. Tak, ono, wiecie, pojawia się w jakimś tam ograniczonym zakresie, ale jest go coraz więcej, bo mamy narzędzia, mamy konkretne narzędzia do pracy ze swoimi emocjami, do tego, żeby słuchać siebie, do tego, żeby... Tak, każdy z nas może umrzeć w każdej chwili, a narcystyczni rodzice mogą nam w tym pomóc. Tak, właśnie wiecie, o narcyzmie też będzie, ale to już na studium emocji, konkretnie na tych warsztatach dedykowanych studium emocji listopad, ponieważ dużo osób właśnie o tym pisze, że ma z tym trudność, bo albo gdzieś ten rodzic był narcystyczny, później pojawia się ten partner, więc ja bym chciała tutaj podać Wam różne perspektywy tego i zobaczyć, co Wy możecie z tym zrobić, dlatego że być może tkwicie, jesteście w takim związku z osobą narcystyczną i nie za bardzo wiecie, co z tym zrobić, bo stworzyło się takie swoiste uzależnienie od tego. Wy jakby potrzebujecie tej osoby do konkretnych Waszych potrzeb. Na przykład właśnie znieważania, poniżania, bo to jest Wam bardzo bliskie i znane. Więc my będziemy się tym właśnie też zajmować na studium emocji listopadowym, czyli już od wtorku rusza. Także kto jeszcze chętny, kto chce, to jak najbardziej może dołączyć. Zobaczycie, co tam się będzie działo. Więc to ten narcyzm się tu pojawi, dlatego że rodzice, którzy mieli to w sobie, taki syndrom bądź cechy narcystyczne, to wzbudza bardzo dużą ilość bezsilności, takiej bezradności. I to jest wyuczona bezradność, bezsilność. I to jest pewna taka strategia, żeby jakoś przetrwać, przeżyć też ten narcyzm, dlatego trzeba go zrozumieć. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że jest ktoś z Was, być może jest na poziomie bezsilności, apatii, tak? Czyli jakby rozlewa się ta apatia, bezsilność na wszystkie obszary życia, ale być może nie do końca też tak jest, bo na poziomie bezsilności nie wołamy już o pomoc, tak? Bo to jest bez nadziei. Dokładnie. Podobno każdy ma cechy narcystyczne. Tak, dlatego chciałabym to wyjaśnić, tak? O co tu tak naprawdę z tym chodzi, dlaczego tak bardzo gdzieś często jest to niezrozumiały temat, więc chciałabym to poszerzyć, bo zwłaszcza, że jest to mocno związane z bezsilnością. Ale tutaj uczymy się i przyglądamy się tym podstawom tego, co jest w nas. Więc słuchajcie, apatia, bezsilność, mapa Hawkinsa, to jest poziom, powiedzmy, 3 od dołu. Apatia, bardzo mało energii, wizja życia beznadziejna. Tak? I tu, będąc na tym poziomie świadomości, my już nie wołamy o pomoc. Tak? My... O ile żal jest takim momentem, kiedy faktycznie my już płaczemy, my już jest nam smutno właśnie i płaczemy, to już jest dobra oznaka, to my już możemy to przekroczyć. Żal, w żalu my wołamy o pomoc, natomiast w apatii, bezsilności nie wołamy o pomoc. Być może jest tak, że są osoby tutaj, które po prostu odczuwają od czasu do czasu tą bezsilność lub jeden z obszarów życia, na przykład praca, odczuwają tu bardzo dużą ilość bezsilności lub związek, lub finanse, lub właśnie obszar dotyczący siebie, że nie mogę siebie ogarnąć, cały czas jestem w złym nastroju. Gdzieś może po trochę tej bezsilności jest, tak? Ale to nie jest tak, że zalewa to całe Wasze życie, bo to jest właśnie między innymi element depresji. Więc to wychodzenie z bezsilności jest poniekąd wychodzenie z depresji.
i chciałam tutaj tak celowo tego nazywać, natomiast to jest składowe. Apatia, bezsilność są składową depresji. No więc tak, apatia to jest przede wszystkim bardzo duży niedostatek energii życiowej. No i skąd wzięła się bezsilność? Rodzimy się bezradni, ponieważ zależymy w 100% od swoich rodziców, opiekunów i my się uczymy dopiero tej kontroli nad swoim ciałem, nad swoim, wiecie, najbardziej nad ciałem, ktoś nawet dzwoni. Natomiast to jest tak, że my dopiero właśnie w miarę dorastania uczymy się tej kontroli, natomiast my jej nie mamy. I było mnóstwo takich sytuacji, kiedy czuliście tą bezsilność, bezradność jako dzieci. Rodzic nie wytłumaczył, dlaczego coś zabiera, dlaczego tego nie wolno. Było po prostu nie, bo nie. Tak? Kiedy rodzic nie miał energii, miał gdzieś tam siedział w tych swoich problemach, trudnościach, nie widział dziecka, nie widział potrzeb tego dziecka. I to rodzi bardzo dużo bezsilności, bo na początku dziecko próbuje, wiecie, poczekajcie jeszcze. Jeszcze dołączyłam parę osób, tak. Próbuje wszystkich sił, tak? Bezsilność to jest niedostatek, wiąże się z brakiem kontroli. Dokładnie, dokładnie tak. Lecz nie każdy rani innych w sposób bezwzględny, bez brania odpowiedzialności za swoje zachowania i emocje. Tak, to będziemy Adriana i będziemy o tym opowiadać, o tym wszystkim, właśnie o co chodzi z tym narcyzmem. Takim byłam w nocnej bezsilności w zeszłym roku. Tak, więc słuchajcie. No właśnie, Marzena, też bierzesz życie w swoje ręce. To, że tu jesteście, to, że uczestniczycie w studium emocji, to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, to jest uczenie się tej kontroli i na samym początku jako dziecko uczy się tej kontroli bardziej nad ciałem, tak my uczymy się tej kontroli nad swoimi myślami i nad swoimi emocjami, ale nie, że kontroli w tym sensie, że ja mam to stłumić i nie mieć z tym kontaktu, absolutnie nie. My mamy w to wejść, my mamy zobaczyć, spotkać się z tą bezsilnością i dopiero rozpoczyna się proces uwalniania. W innym przypadku, kiedy my to będziemy tłumić, to niestety, ale będziemy mieć coraz mniej energii. Będziemy mieć tylko i wyłącznie wymówki. No i właśnie, czyli gdzieś po drodze nauczyliśmy się w wyniku wychowania, że cokolwiek robię i tak nie przynosi to rezultatów. Są to rodziny przemocowe, gdzie był alkohol, gdzie przemoc pojawiała się, gdzie było mnóstwo takich sytuacji z poczuciem takiego zagrożenia. W dziecku rodziło to bardzo dużo ilość bezsilności, takiej bezradności, że dziecko nie ma kompletnie na to wpływu. Od czego jeszcze? Jak dużo jest Was tej bezsilności? Tak? To mówię, skąd to się wzięło? Styl wyjaśniania mamy. I za chwilkę o tym stylu wyjaśniania. Czyli czy Twoja mama miała styl wyjaśniania pesymistyczny czy optymistyczny? Czyli to, w jaki sposób wyjaśniała sobie sytuację, to, co ją spotyka. Czy to było pesymistyczne, czy optymistyczne? Jeśli było pesymistyczne, to na 100% masz to w sobie, jeśli nic z tym nie robiłaś, nie robiłeś do tej pory. Tak? To na 100% masz ten styl wyjaśniania pesymistyczny, a to rodzi bardzo dużą ilość bezradności i bezsilności, takiej niemocy. Co jeszcze? Krytycyzm dorosłych, rodziców i nauczycieli. No właśnie, to dajcie znać, czy jak wy słyszycie, może coś trzeba zmienić, albo jeszcze raz dołączyć czasami, dajcie znać. Bo u mnie wydaje się, że jest ok, internet, ale dajcie znać. No dobrze. Być może jak jest jakaś trudność z internetem, to niestety, no to trzeba odsłuchać sobie
na drugi dzień, bo wtedy już jest dobrze. Okej, to dzięki za info. Więc słuchajcie. Czyli tak, krytycyzm dorosłych rodziców, nauczycieli. No ile tego było? No tony, tak? To było olbrzymia, olbrzymia masa różnej krytyki. I o co tu chodzi? Też często są to takie stereotypy, że w szkole powiedzmy, kiedy dziewczynka dostała jakąś gorszą ocenę, no to mogło się to związać z tym, że po prostu nie jest zbytnio dobra w tym przedmiocie. Chłopiec na przykład, jeśli nie udało mu się, to można było tak, że pewnie nie uważał na lekcji, więc jest to przejściowe, tak? Jest to przejściowe, że na drugi raz jak posłucha, skoncentruje się, to na pewno mu się uda. Natomiast mogło tak być, to są oczywiście stare stereotypy, ale tak Seligman między innymi tłumaczył, o co chodzi z tym krytycyzmem i o tym zasięgu, że kiedy ktoś wmówił nam, że nie nadajemy się, że po prostu no, nie jesteśmy zbytnio bystrzy, że nasza siostra czy brat są o wiele lepsi od nas, no to po prostu tworzy się taki zasięg stały, czyli ja nie mogę tego zmienić, ja po prostu nie jestem dość dobra, nie jestem dość mądra, inteligentna i ja już tego zmienić nie mogę. I to jest pach, taka szufladka, że ja już zostanę w tym. No więc mamy drugi, czyli po pierwsze styl wyjaśniania mamy, po drugie ten krytycyzm, że po prostu nie nadajemy się, jesteśmy beznadziejni, coś jest z nami nie tak, czyli to jest ten zasięg stały i tego za bardzo zmienić nie możemy, cokolwiek byśmy nie robili. I trzeci to są różne kryzysy życiowe u dzieci. Jest to rozwód, są to bardzo częste kłótnie, jakieś bankructwa rodziców, choroby, również choroba alkoholowa, różne straty, czyli takie nieodwracalne straty w życiu dzieci. Czy to strata w postaci rodziców, w sensie czy rozwodu, braku kontaktu z rodzicami, ale też śmierci, tak? Bo też jest to strata. Więc tu jakby nie można już tego cofnąć, nie można tego zmienić. I tutaj dziecko ma olbrzymią ilość bezsilności, bezradności. I gdzieś utrwalamy, tak, myślę, że trzeba Seligman, tak, Seligman. Krytycyzm nauczycieli wywołał u mnie złość i bezradność. Tak, no to Jolanta, jakby czujesz, tak? Wy jakby przepuszczajcie to sobie przez siebie. Skąd was ta bezsilność? Tak. Nie wiem, co tam pisaliście, ale to już gdzieś tam mi minęło. Odpowiadacie sobie, dobrze. Czyli pomyślcie o tym, czy było dużo tej krytyki. Jaki styl miała wyjaśniania tego, co się dzieje mama. Czy były kryzysy życiowe różne. Bo ta bezradność, ona zapada w nas jako dzieci. Tak? I ona zaczyna kiełkować bardzo często właśnie w życiu dorosłym. I my mamy mnóstwo wymówek, usprawiedliwień, żeby tylko nie wyjść też z tego. I to też trzymanie się tej bezsilności i bezradności jest pewną strategią dziecka. Tak, o to jest właśnie też wpływ masz tylko na siebie. Dokładnie, dobrze działa modlitwa. Nawet dzisiaj ją powiem. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmienił to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego. Tak. Dokładnie. To jest, to wy sobie już sami piszecie, więc dobrze, to akurat to też będę wspominać, bo to dużo, dużo też mówi ta właśnie modlitwa o pogodę ducha. Czyli tak, my wychodzeniem z tej bezsilności i bezradności to jest takie poczucie kontroli nad swoim umysłem, nad swoimi emocjami. Czyli to jest przeciwieństwo bezradności, ta kontrola, że ja mam wpływ, ale ja na kogo ja mogę mieć wpływ? Jak właśnie już piszecie to, tak? Na kogo możecie mieć wpływ? Wpływ możecie mieć tylko i wyłącznie na siebie, na swoje reakcje, na swoje emocje, na swoje myśli. Nigdy, okej,
Po części tak, poprzez jakąś manipulację, tak, poprzez w jakiś sposób na dziecko, jak najbardziej też macie wpływ. Natomiast to i tak jest iluzja. Tak, sprawczość, dokładnie. To jest to, że to, co my się tak naprawdę uczymy, że mamy narzędzia do tego, żeby codziennie mieć wpływ na swoje samopoczucie. I są osoby, które już doskonale sobie z tym radzą i tak jak mi wiele maili piszecie i faktycznie codziennie ma taką moc już sprawczą i codziennie zajmuje się sobą, ma ten kontakt ze sobą poprzez różne narzędzia, które Wam też daje i że faktycznie Wy robicie codziennie jakiś krok do tego, żeby zapanować nad swoim umysłem i uwolnić energię emocji. Więc tą kwestię tej wyuczonej bezradności opisywał Seligman, czyli taka książka optymizmu można się nauczyć. Już Wam to kiedyś mówiłam. Czy polecam ją? Niekoniecznie, znaczy polecam, nie polecam. Oczywiście jest to prosta książka, można się z tym spotkać. Jest dużo takich doświadczeń. Dla mnie to taka trochę jest nużąca, szczerze powiedziawszy, ta książka. Natomiast jakby cały czas on to opisuje, że jaki my mamy wpływ poprzez między innymi dialog swój. Tylko, że wiecie, to jest tylko i wyłącznie na poziomie umysłu. Takie dogadywanie się ze sobą na poziomie umysłu. Prowadzenie swojego takiego monologu ze sobą. I okej, to też jest jak najbardziej przydatne, to też się pomaga, bo też różne te rzeczy stosuje, natomiast to nie może być tylko to, tak? Potrzebujemy wejść też w energię emocji, bo my możemy tysiące myśli obrabiać sobie, a to jest jak niekończąca się historia, cały czas będziemy wchodzić w te same myśli, jeśli nie uwolnimy energii emocji związane z tym, co nas spotkało. I dzisiaj to będziemy robić. Tak. Okej. Dobra, słuchajcie. Czyli tak, bo to są, wiecie, też Seligman to jest 60. lata XX wieku, więc są już metody, które jakby poszły dalej. Pytania o wiele szybsze, tak? Bo nawet o czym myślę, nawet wiecie, z arkusza do obserwacji uwalniania emocji, o czym myślę, czy ta myśl jest dla mnie korzystna, czy ona mi służy, no wiadomo, to jest pytanie tak naprawdę retoryczne, nie, więc jak mogę myśleć inaczej, by to myślenie mnie bardziej wspierało, by nie było takie, wiecie, zero-jedynkowe, albo wyolbrzymianie, że ja zawsze, mi nigdy się nie udaje. Zaraz o tym powiemy, o tym zasięgach. I ten styl wyjaśniania kształtuje się właśnie w dzieciństwie. I on bardzo jest często nam przekazany od naszych rodziców, szczególnie właśnie po mamie. Czyli, bo wiecie, rodzice są jak bogowie. Dziecko nie ma takiej analizy, że wie samo, że to jest dobre, to jest złe, że chyba niezbyt korzystnie myśleć w ten sposób, bo mamy, widać konsekwencje, nawet chociażby jakie konsekwencje, złego samopoczucia. Wystarczy jedna myśl, ona przyciąga setki podobnych myśli i my już jesteśmy w tym zapętleniu. Ta myśl wzbudza w nas emocje, ogranicza widzenie, ogranicza siłę nawet mięśni. To jest jakby widzenie fizyczne i psychiczne ogranicza. Za tym idzie działanie, za tym idą efekty. Czyli my jak w takiej mazi po prostu siedzimy w takim swoim świecie i wydaje nam się, że ten świat tak wygląda. Nie, to jest tylko i wyłącznie ta rzeczywistość, która nam została przekazana, że na przykład inni ludzie są źli, że nie należy im ufać, że świat jest wrogi, niebezpieczny i że czeka nas zagrożenie. Więc to jest to, co my wchłonęliśmy jak gąbki, tak? Dzieci są jak gąbki do 7 roku życia, programowanie później tak samo. My tak naprawdę umysł mamy programowalny cały czas. I teraz, czy to, co jest zaprogramowane w Twoim umyśle, to
jakby jest taką mocą dla Ciebie, że to Cię prowadzi do radości, do szczęścia, do zdrowia, czy to raczej prowadzi Cię do chorób, do złego samopoczucia, do cały czas do jakichś strat finansowych? I my się z tym spotykamy, my to po prostu odkodowujemy, ten Twój zaprogramowany umysł, bo to jest z rodzica, tak? To jest ta nasza pozycja rodzica, my mamy to wzięte. Ostatnio właśnie też ktoś pisał mi, że robił sobie te przekonania, bo to jest też między innymi ta bezsilność, to jest praca z przekonaniami, więc robił, zaznaczał sobie przekonania dotyczące finansów i nic tam nie wychodzi, ale pisze, że ma bardzo duże problemy, że cały czas traci. Oczywiście to tracenie finansów jest związane z energią poczucia winy, niezasługiwania, program karania siebie, więc to uwalniamy program poczucia winy do skutku. Najszybsze efekty właśnie zobaczymy w finansach, ale trzeba zerknąć, co moja mama mówiła na temat pieniędzy, co mój tata mówił na temat pieniędzy, czy ich pieniądze się trzymały, co doświadczałeś jako dziecko. Więc to są Twoje kody, to jest głęboko zakopane. Z tym właśnie się spotykamy. Więc teraz tak, my jako dzieci, spotkała nas bardzo dużo ilość sytuacji, gdzie czuliśmy tą bezradność. I to jest jak takie nasionka, które będą kiełkować w życiu dorosłym. Jako dorośli potrzebujemy zapanować nad swoimi myślami, nad swoimi emocjami, ponieważ to jest kluczowe, by odzyskać swoją moc. I samo zrozumienie już tych stylów wyjaśniania, pojęcia bezradności już nam daje możliwość wychodzenia z tego, przekroczenia. I teraz optymistyczny styl wyjaśniania kładzie kres bezradności, tak? Kończy bezradność. Dlaczego? Dlatego, że my niepowodzenia traktujemy jako coś przejściowego. Kiedy coś nas bardziej tak naprawdę motywuje nas do działania, mamy tą energię do działania, że nawet jak coś nam nie wyszło, to nie jest porażka, to nie jest problem, tylko my wyciągamy wnioski i po prostu idziemy dalej, próbujemy cały czas. Mamy wręcz jeszcze więcej energii do tego, żeby sprawdzić kolejne rozwiązanie. Ale to jest ta pozycja dorosłego, tak? Teraz ostatnio w Poznaniu miałam zjazd kolejny. Akurat mówiliśmy o tym modelu strukturalnych, o stanach ja strukturalnym, funkcjonalnym, to jest zupełnie coś innego, a właśnie jak ja miałam na studiach, to wiecie, to był ten nurt analizy transakcyjnej, tylko taki kawałeczek, a mi się to fajnie tutaj łączy z tym, co robimy, więc chciałam to bardziej zgłębić i faktycznie jest to o wiele jaśniejsze, dlatego że jeśli używam też jakichś pojęć, tak, i tutaj tych stanów ja, to dobrze jest to wiedzieć, o co tak naprawdę w tym chodzi, a nie tylko, że coś tam świta. Więc jakby to też mi się to zaczyna wszystko prostować i to też będę Wam o tym mówić. Więc ten optymistyczny styl wyjaśniania to jest między innymi pozycja dorosłego, ale to też jest to dziecko wolne. To jest... Ciężko teraz o tym mówić, bo to naprawdę trochę trzeba przekazać różnych elementów, ale na studium emocji też dam Wam taki test do wykonania. Najczęściej jakiego stanu używacie? Czy właśnie dziecka, rodzica, czy dorosłego? Tak, wiecie, testy to jest test i to nie ma co aż tak się przywiązywać oczywiście konkretnie. Natomiast ważne, żeby się z tym zobaczyć, coś Wam to może pokazać, czy macie to dziecko przystosowane, czy zbuntowane, na ile wolne, na ile dorosły jest, bo przeważnie jednak ludzie nie mają tego silnego, dorosłego, ukształtowanego, ale w swojej strukturze. Dobra, optymistyczny styl wyjaśniania, coś jest przejściowe, natomiast pesymistyczny styl wyjaśniania, zasięg jest stały, że to pogłębienie bezradności doprowadza nas do depresji, ten pesymistyczny styl wyjaśniania. Niepowodzenia traktujemy bardzo osobiście, że to przez nas, że to moja wina, ale nie w tym sensie, tak jak w tym drugim przypadku optymistycznym, że my bierzemy odpowiedzialność za to, okej,
tu podjąłem taką decyzję, to nie było najlepsze widać rozwiązanie, no dobra, to co ja mogę tu zrobić, jak ja mogę inaczej? To bierzemy odpowiedzialność za to, ale próbujemy to zmienić. Natomiast tutaj przy pesymistycznym stylu my po prostu obwiniamy siebie. No tak, to przeze mnie, bo wiadomo, no wiadomo, że to się tak skończy. Jestem beznadziejna, jestem popsuta, jestem do niczego, więc to normalne, że mi to nie wyjdzie. I to jest to, że my obwiniamy siebie i my nie mamy energii, żeby kompletnie coś z tym zrobić. Bo wiecie, poczucie winy to jest bardzo niska energia i teraz my siebie ukażemy i nic z tym nie zrobimy. Nie wyciągniemy wniosku, w jakiś sposób ani nie naprawimy tej sytuacji, my nie mamy do tego energii. Tylko samobiczowanie jest, tak, pogłębienie swojego cierpienia i nic więcej. To robi właśnie pesymistyczny styl wyjaśniania. Oczywiście, być może Wy się teraz odnajdujecie w tym pesymistycznym stylu wyjaśniania, ale pamiętajcie, że to można zmienić i Wy to robicie, tak? Bo ja widzę tu dużo osób, które są i cały czas to zmieniają. I będziecie widzieć te rezultaty małymi, drobnymi kroczkami. To jest też ważne, żeby zauważać, gdzie byliście miesiąc temu, gdzie byliście 2 miesiące temu, gdzie byliście rok temu, tak? W zależności kto gdzie jest, na jakim etapie tej podróży. Czyli tak, pesymistyczny styl, zasięg stały, to przeze mnie i nic nie mogę z tym zrobić. Tak już jest i to już jest koniec, nic nie mogę z tym zrobić. Więc różni nas ten sposób myślenia, nawyk wykształcony w dzieciństwie i w okresie dojrzewania. I wywodzi się wprost z opinii na nasz temat, to co słyszeliście na temat siebie, na temat świata, na temat innych ludzi, bo być może słyszeliście dużo nie na temat siebie, ale na temat innych ludzi, że oni są źli, albo na temat ojca, albo na temat świata, tak? Bo na temat ojca, jeśli będziecie dużo słuchać, że on jest leniem, beznadziejny i tak dalej i do niczego się nie nadaje, no to tak jakby mama Wam też mówiła, świat jest taki. Tak? Bo tata to świat, więc świat jest taki, więc my jesteśmy okej, ale inni ludzie są nie okej. To jest ta właśnie też pozycja tego rodzica normatywnego, przeinwestowanego, tak? Bo my naturalnie, ja bardzo dużo używam rodzica normatywnego, rodzica opiekuńczego, bardzo dużo, ale kiedy on jest przeinwestowany, to tam jest krytyka, to tam jest ocena, to tam wchodzą w grę bardzo niszczące emocje, zarówno do siebie skierowane, jak i do innych ludzi. Więc to jest ten wtedy przeinwestowany. Natomiast dziecko wchodzi w żal, w użalanie się, tak? Wchodzi właśnie w tą bezradność, bezsilność. To jest też często właśnie ta pozycja dziecka i domena dziecka. I my robimy też różne ćwiczenia, wizualizacje właśnie z tą częścią siebie, tym jakby stanem ja, dzieckiem wewnętrznym, w wizualizacjach po to, żeby wyciągnąć też z różnych historii to dziecko, żeby pozwolić sobie dorosnąć też w jakiś sposób. I to nie znaczy, że to my będziemy tacy smutni, tacy tylko, wiecie, poważni. Absolutnie nie. To chodzi o to, żeby wyciągnąć to skrzywdzone dziecko, to straumatyzowane. I to my jakby na bieżąco robimy poprzez różne też wizualizacje. Trochę będzie nowych takich wizualizacji z analizy transakcyjnej. Tutaj Martyna, można obejrzeć, tak? To pozostaje tutaj. Dobra. Kiedyś myślałam o sobie niepoprawna optymistka, lecz widzę z czasem, że ten pesymistyczny styl jest bardzo zgodny z moim myśleniem. Tak, wiecie, bo też w ogóle bardzo często ludzie źle w ogóle to słowo optymista, źle się ludziom kojarzy. Dlatego ja często mówię zdrowe myślenie, tak? Bo teraz jeśli macie pesymistyczne myślenie, czyli niezdrowe myślenie dla Was, no to ma to konsekwencje
jako niezdrowe ciało, tak? Zdrowe myślenie to zdrowe ciało, więc ten optymizm może Wam się kojarzyć z takim odrealnieniem, oderwaniem od rzeczywistości, bujaniem w obłokach, takim zupełnie inną jakąś skrajnością, fantazjowaniem. To też jest pozycja dziecka, tak? To, że a dobra, jakoś tam będzie, a ja jestem w czepku urodzony. To ma, okej, to jest fajne przekonanie, ale niesie ze sobą pewne ryzyko. Jakie? Że możemy przekraczać pewne ryzyko, możemy, wiecie, ryzykować za często, za bardzo i może to mieć swoje konsekwencje. Więc jak Wam jest tak trudno niektórym osobom z tym optymistycznym stylem wyjaśniania, to możecie go sobie zamienić na zdrowy styl wyjaśniania, czyli taki, który Wam służy. I to jest między innymi z racjonalnej terapii zachowań, też tak się to nazywa, racjonalna terapia zachowań, bo tam każdą swoją myśl możemy się zapytać, tak? Tam są, możemy to pogłębiać, ja Wam różne te metody podam, bo na przykład, czy ta myśl jest faktem? No może być faktem, tak? Czy ta myśl mi służy? Czy ta myśl powoduje, że ja jestem bliżej moich celów? Czy ta myśl powoduje, że rozwiązuję jakieś swoje wewnętrzne konflikty? Czy ta myśl powoduje, że czuję się tak, jakbym się chciała czuć? I teraz może być jedno na tak, bo ta myśl może być faktem, ale teraz te kolejne to przeważnie są na nie. Bo ani to nie przybliża Cię do osiągania Twoich bliższych, dalszych celów, ani nie powoduje, że czujesz się lepiej, czujesz się gorzej przez tą myśl, ani nie osiągasz, nie rozwiązujesz swoich wewnętrznych konfliktów. Więc to jest to zdrowe myślenie, zdrowe. A możecie mieć to myślenie pesymistyczne po swoich rodzicach. Więc może być tak, że ktoś poddaje się po jednej próbie, a może być tak, 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 dam Wam. Tak, zakładka multimedia, filmy, tak, i ostatni film, dlatego że wiecie, już udostępnia jakiś inny post, tam już się to przewija, więc tylko w zakładce teraz się pojawiły filmy, ale nie patrzcie na tą zakładkę, ona jest pusta, bo to chyba są jakieś krótkie filmy, nie wiem o co chodzi. Tylko ma właśnie to, co pisze Marzena. Multimedia i filmy. I wtedy znajdziecie sobie to. Ja też staram się na YouTube zgrywać, więc w razie co to na YouTubie też będzie. I teraz tak. Kto się poddaje, kto szybko, a kto nie rezygnuje, kto cały czas próbuje. Ktoś ma pesymistyczny styl wyjaśniania, to parę niepowodzeń i po prostu nie, to nie dla mnie, jestem beznadziejna i po prostu nie będę już się tym zajmować. Więc u podłoża myślenia człowieka ogarniętego depresją leży pesymistyczny styl wyjaśniania, który, jak wiecie, został nam przekazany, bo uważamy, że zasięg tego, co się wydarza, jest stały, że my już tego nie zmienimy. Czyli nie tak jak optymistyczny, zdrowy, że to jest przejściowe i my to przekroczymy, tylko po prostu już nic się nie zmieni. Wszystkie działania tu są daremne. I jakie być może, nie wiem, czy wiecie, jakie są objawy depresji. Chciałabym, żebyście sobie popatrzyli teraz na siebie, ile z tych punktów, jest ich 9, czy macie w sobie jakieś objawy depresji już, czy jeszcze nie? Albo jeśli tak, to na ile, tak, one są? Bo one mocno są połączone z bezradnością, z tym stanem apatii, że ja nie mam na nic wpływu. Moje życie jest poza jakąkolwiek kontrolą. Tak, ok, przypuśćmy, że mam zdrowe myślenie, ale jak to stosować w praktyce, by osiągnąć realne efekty, których pożądamy? No właśnie, Jolanta, ale czy masz to zdrowe myślenie? Bo jeśli będziesz mieć to zdrowe myślenie, to będziesz mieć realne efekty. Tylko pytanie, na ile faktycznie masz to zdrowe myślenie? Oczywiście, tak jak Wam już tłumaczę, że to jest połączone z tą energią bezsilności, bezradności stłumioną w nas.
Więc z tą energią bezradności i tych różnych sytuacji trzeba będzie się spotkać, bo w tym momencie, uwalniając tą bezradność, bezsilność, to wtedy my mamy wpływ na te nasze myśli, że coraz mniej mamy takie myśli, nie, to jest bez sensu, nie, to nie dla mnie, nie, ja nie dam rady, nie, ja jestem za stara, nie, gdzie tam, wiecie, bo to są takie, ta bezsilność, bezradność, nie, to już dla mnie nie ma nadziei, nie, to już koniec. To są takie myśli, więc uwalniając energię tej bezsilności, my automatycznie uwalniamy też te wszystkie myśli, więc objawy, sprawdźcie sobie, bo 5 z 9 to już jest depresja, tak? Obniżony nastrój, pierwsze. Utrata zainteresowania zwykłymi czynnościami. Spadek łaknienia, zaburzenia snu, spowolnienie psychoruchowe, spowolnienie myślenia lub ruchów. Utrata energii, zmęczenie, poczucie bezwartościowości i winy. Obniżona sprawność myślenia i koncentracji, myśli lub próby samobójcze. Tak? Więc tutaj macie 9 takich punktów. Możecie mieć tylko obniżony nastrój, możecie mieć poczucie jakiejś winy, bezwartościowości, utratę energii, zmęczenia, więc możecie mieć te elementy, tak? Jakieś na przykład 3. To mogą być jakieś objawy chwilowe, ale jeśli 5 tych punktów utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie, to może to świadczyć już o depresji. I mamy, można tak nazwać, ta epidemia depresji, to jest epidemia wyuczonej bezradności. Tak? Bo to, co Seligman, my się wyuczyliśmy tej bezradności. Wyuczyliśmy się jej. Czyli, że wszystkie nasze działania są daremne. Tak, miałam to wszystko latami. No właśnie. Także piszecie, konfrontujecie się z tym, tak? Czyli przekonanie to rodzi się, że w wyniku różnych porażek, niepowodzeń, znajdowanie się w takich różnych sytuacjach, na których się nie ma wpływu. Nie mamy wpływu. I depresję może powodować właśnie porażka, niepowodzenia, utrata czegoś, kogoś, będące wynikiem przekonania, że cokolwiek robię, nie przynosi mi efektów. Okej. Okay. Super, Małgorzata, to brawo, brawo, że jakby idziesz do przodu. Cieszę się bardzo, bo to jest naprawdę, my mamy na to wpływ. Oczywiście, ja nie mówię depresja też, która jest związana z pracą naszego mózgu. Natomiast to wszystko trzeba spróbować, trzeba zobaczyć, co tam w nas jest. My się tak bardzo tego boimy, czy odrzucanie myśli jest dobrym zachowaniem i nie wchodzenie w nie. Pisze Małgosia. Tak, wiecie, jest dużo, dużo różnych pytań, natomiast to, wiecie, materiał jest, to trzeba zostawić na jakiś inny też czas na to. Tu pisałaś, czy uciekanie, to znaczy tak, uciekanie od tych myśli jest okej, ale tylko i wyłącznie w momentach bardzo trudnych dla nas, takich krytycznych, kiedy już naprawdę nie dajemy rady, mamy tak destrukcyjne myśli, to wtedy stosujemy ucieczkę świadomie, tak, czyli włączamy sobie jakąś muzykę, wychodzimy na dwór, tak jakby robimy temu stop i nie zajmujemy się tym. Natomiast kiedy już mamy takie poczucie, taką siłę jakąś w sobie, to my się właśnie spotykamy z tymi myślami, bo mamy zobaczyć, jakie myśli to są, jak ja mogę dobierać myśli takie, które by mnie choć troszkę bardziej wspierały, choć troszkę, tak? Uwalniamy energię emocji, czyli to jest, wiecie, cały arkusz do obserwacji uwalniania emocji. Dziennik emocji jest takim narzędziem, gdzie uczymy się kontroli nad swoimi myślami, nad swoimi emocjami. To jest, wiecie, wyjaśnione, tak? To jest dobre narzędzie, okładka nowa, świeża, jest w końcu, bo tyle osób właśnie czekało na ten dziennik. Tu jest wyjaśnione wszystkie te kroki, jest tych kroków 7. Na YouTubie jest wyjaśnione krótkie, jak stosować ten dziennik emocji, czyli przechodzimy przez wszystkie punkty. Więc to naprawdę jest narzędzie takie
do spotykania się samemu ze sobą. O co tak naprawdę mi chodzi? Dlaczego ja mam taki niski poziom energii? Jakie ja mam niezaspokojone potrzeby? Wymienione masz potrzeby, wymienione masz emocje. Lista przekonań. Tu naprawdę to jest dobre, dobre narzędzie. Tak? Także jak to jest między innymi właśnie nauka wychodzenia z tej bezradności. I teraz tak. Kiedy te elementy właśnie depresji, to u podstaw, u podnóża tego właśnie leży ten pesymistyczny styl wyjaśniania, że bardzo często te objawy u osób, bo coś się wydarzyło, coś dla nas trudnego, ale one w przeciągu 2 tygodni na przykład mijają, a u osób, które mają ten pesymistyczny styl wyjaśniania, one trwają i trwają, mogą trwać miesiącami, latami i jest to naprawdę ta wyuczona bezradność, stan przykry, dokuczliwy, jest tam bardzo dużo cierpienia, odbiera to nam takie satysfakcjonujące życie, bo dla pesymistów nawet drobna porażka bardzo często urasta do rangi katastrofy. I jak wychodzić z tej bezsilności i bezradności? No właśnie między innymi, bo pokazywałam Wam dziennik, tak? To jest nauka obserwacji swojego umysłu i uwalniania energii emocji. Bo co nam zabiera energię? Emocje plus myśli, przekonania prowadzą do emocji. Emocje prowadzą do działań. Działania prowadzą do efektów. Więc my potrzebujemy się zająć myślami, emocjami, żeby zmieniło się nasze działanie. Na siłę nic nie zrobimy. I to jest bardzo dobra wiadomość, że my naprawdę możemy nad tym zapanować, ale to się niestety nie dzieje tak, bo to są lata kodowania, my dopiero się uczymy. Uczymy, że my w ogóle możemy obserwować myśli. O kurczę, czyli ja jednak nie jestem tym umysłem ego, tak? Że ja mogę zaobserwować te myśli. Ja jestem świadomością, wchodzę w ten stan świadomości, wchodzę w emocje, bo ja wiem, że to mi nie pochłonie, nie pożre. To po prostu będzie mi coraz lżej. Piszecie oczywiście, że ciało Wam przetwarza, że były osoby, które na przykład 7 dni czuły się fatalnie, wszystkie jakieś objawy się nasiliły, było o wiele gorzej, tak? Ciało przetwarza energię emocji, kiedy na przykład mieliśmy, coś tam piszecie, ale ja nie jestem w stanie tego czytać, słuchajcie. Tak. Bo wiecie, robię dalej swoje. Kontrola nad swoim, bo nie o takim kontroli, coś tu Adriana pisze, chodzi o samodyscyplinę, o swój umysł, o swoje samopoczucie, że ty codziennie możesz mieć wpływ na swoje samopoczucie już od samego rana. Od samego rana wstajesz, o Jezu, znowu kolejny dzień, znowu muszę jechać do tej szkoły, odwieźć syna, znowu coś tam, znowu pies, znowu, no tak można zacząć dzień, tak? Można znowu do tej pracy, o matko, ile mam maili do odpowiedzenia, o Jezu, i tak, no wiecie, można, tak? Można w ten sposób. No i to już nam pięknie rozpoczyna dzień, tak? My już mamy wpływ, konkretny wpływ na nasze samopoczucie. I oczywiście to jest pewien nawyk, to jest pewna rutyna, dlatego my ten nawyk, rutynę zmieniamy na inny. Także okej, jeśli znowu wstajemy z takim, o Jezu, jak mi się nie chce, to łapiemy to. Mówimy sobie stop, tak? Mówimy stop. Panuje nad swoim umysłem, tak? I jakie myśli dobierasz, tak? To będzie dobry dzień. Wszystko jest w porządku, cały czas się uczę, rozwijam. Wiecie, my robimy te różne rytuały, które nam sprzyjają w tym. To jest codzienna, drobna praca. To są takie, wiecie, kurczę, to narzędzie, moc rytuałów. Cały czas o tym mówię, ale już jest prawie. Natomiast nadal brakuje czasu, bo wiecie, studium emocji i te wymyślone przeze mnie konsultacja mailowa zajmuje dość sporo czasu, zwłaszcza jak są maile takie napisane na parę stron. I więc to jest konkretna, wiecie, wczucie się, praca, ale dokończę. Jakby to na spokojnie dokończę te rytuały i wtedy będziecie mieć znowu kolejne piękne narzędzie,
Tak, idę co dzień na wojnę, od razu myślę, że nie dam rady. No właśnie, Dorota, no właśnie, widzicie? To jest pierwsza myśl po wstaniu z łóżka. Zauważ to, tak? Dlatego rano, dlatego będą karteczki, które będą sobie pięknie stały i one, patrzysz na tą karteczkę i to jest jak taki, wiecie, młotek w głowę, tak? Albo weźcie sobie jakiś gumowy młotek, żeby ocknąć się. I co ty robisz? Bo codziennie tworzysz nowy, kolejny dzień. Jaki? Podobny, taki jak wczoraj, dlatego że obwody, wiecie, neuronalne, te same połączenia, ta sama energia, te same myśli i my to zmieniamy i mamy różne podpowiadacze, mamy różne rytuały, które nam budują nasz dzień, budują naszą energię i my właśnie wychodzimy z tej bezradności i bezsilności, którą się wyuczyliście. Ta wyuczona bezradność to jest autopilot. Jedziecie po prostu na autopilocie. Ten sam nawet, tak, no tak, coś, żeby Wam przypominało, wiecie, idziecie do łazienki, tacy zaspani, wiadomo jak się wygląda rano, tak, czy być może oczy podkrążone, jeśli oczy podkrążone, no to wiadomo, sól się gromadzi, woda gdzieś tam stoi, więc to jest też związane z nerkami, a nerki to lęk z kolei, tam jakby dzieci, które nie przetwarzały też tą energię lęku, to często jest to związane właśnie z trudnościami z nerkami i to puchnięcie, ta woda ma wpływ właśnie też na emocje i wchodzicie rano do łazienki i na przykład jest pomalowany albo jest jakaś karteczka z uśmiechem. I wtedy nawet na początku na siłę, ale to ma bardzo duże znaczenie, że po prostu się uśmiechasz, tak? Na siłę utrzymujesz to przez 30 sekund, ten uśmiech. Bo mimika ma wpływ na samopoczucie. Wiecie, ciało wpływa na umysł, umysł wpływa na ciało, tak? Więc teraz tak, że dziękuję, że mam kolejny dzień. Wstaję, żyję, mogę coś z tym dniem zrobić, tak? Dar życia. Jeśli ktoś nie ma wdzięczności za dar życia, to ma trudne życie, tak? No, to są nieprzetworzone, to jest związane z lękiem. Właśnie też ktoś tam pisał o zablokowanej jakimś kamieniu na nerkach. To jest blokada właśnie na poziomie energii. Jest związana to z energią lęku. Okej, czyli tak. Uczysz się rozpoznawać te automatyczne myśli. I to da Ci naprawdę sporo energii. Uczysz się tej samodyscypliny, zwłaszcza jak czujesz się gorzej. I wiecie, a ja nie wiem, kiedy się czuję gorzej. No wystarczy, że sobie dwa razy dziennie albo trzy razy dziennie zapytasz się siebie, jaki mam poziom energii w skali od 1 do 10. Znacie to, banał, tak? Gdzie 10 to jest full on energii, 1 to jest nic. I teraz okej, jeśli ja mam 5, mój poziom energii, to naprawdę to coś się dzieje, tak? Czyli mam jakieś niewłaściwe myśli na 100%. Niewłaściwe myśli. Tak, udając radość, nie popadnie się jeszcze w gorsze satany. To nie jest, że udając radość, Julita. Ja mówię o badaniach naukowych, gdzie mimika twarzy wpływa na umysł. Tak? Kiedy choć trochę zaczynasz się do siebie uśmiechać i mówić sobie, jestem w porządku, cały czas uczę się, rozwijam, tak? Idę do życia. Wiecie, różne takie, każdy może mieć inne zdanie, ale my po prostu tak rozpoczynamy. Albo widzę siebie, zaczynam widzieć siebie w ogóle, bo tak to po prostu, no mówię, to jest wychodzenie z autopilota. To jest niesłychanie ważne. Tak, samoakceptacja siebie. Z każdym dniem kocham i akceptuję siebie coraz bardziej. I inne tego typu. Dokładnie, bo to właśnie zmienia to myślenie. To uruchamia inne myślenie, bo jeśli my, no ale ja nie mam powodów, tak? Ja nie mam w ogóle, nie mam za co, nie mam w ogóle krzty, żeby się uśmiechnąć, tak? Zawsze mamy powód jakiś, żeby się uśmiechnąć. Tak, dobrze, to wy już sobie tam piszcie, bo ja tego nie ogarnę, to co wy piszecie. Dobrze, czyli tak,
Czyli rozpoznajesz te automatyczne myśli. To ci w tym pomaga. Dalej, uczysz się, możesz sobie powiedzieć, tak, że jestem złą matką, bo krzyczę na swoje dzieci. No dobrze, robisz tak. No na przykład nie masz energii, no to spróbuj sobie powiedzieć, tak, cokolwiek do siebie miłego. Nawet bez uśmiechu, tylko szczerze patrząc sobie w oczy. Tak? Chociaż to jakby na sam początek, bo ja rozumiem, że mogą być różne stany, tak? I to jest, że to jest wbrew ciebie. Jak najbardziej. To chociaż coś miłego sobie. Tak, mam przy łóżku, cieszę się, że jesteś. Super, Karolina. Tak, to też jest z takiej wizualizacji otulania swojego wewnętrznego dziecka. To jest jak przy narodzinach niemowlaka i to jest to niemowlęce nasze ja, któremu nikt nie powiedział, cieszę się, że jesteś, i to my już sobie mówimy, bo my stajemy się dla siebie mamą, tatą, przyjacielem, przyjaciółką. To my stajemy się dla siebie. Nie oczekujemy tego z zewnątrz, bo to jest rozczarowanie jedno wielkie. My robimy różne kroki i to jest budowanie poczucia własnej wartości, że ja w końcu zaczynam czuć swoją wartość, że ja jestem w porządku z tym całym lękiem, z tą bezradnością, bezsilnością, z tym pesymizmem. Ja jestem w porządku, to wszystko dostałam, tak? Z niewinności, z naiwności. Teraz okej, stawiam się do tego, robię coś, małe, duże kroki, różne. Robię różne rzeczy, żeby było lepiej. Czyli tak, uczę się myśleć o sobie inaczej, o świecie. I teraz dobra, ten przykład. Jestem złą matką, bo krzyczę na dzieci. Okej, możesz spokojnie podać 3 przykłady na to, że tak jest, ale też możesz podać 3 przykłady na to, że tak nie jest. Że była ta cierpliwość, była ta wyrozumiałość, było to otulenie, tak? Więc jakby nie zawsze tak jest. Jest w nas ten automatyzm i te zachowania, które dostaliśmy, my po prostu nosimy w sobie. I jeśli ty zrozumiesz też swoje emocje, tak? Dlaczego tą złość? Złość to jest przykrywka między innymi dla smutku. Tak? Smutek, żal mieszka w tobie i bardzo często jest przykrywką jest właśnie złość. Tak samo bezsilność. To jest ten gniew taki, że jestem bezradna, to jest wściekłość w pewnym momencie, że nie mam na to wpływu, co się wydarzyło, a ja chciałabym mieć wpływ na to, co się wydarzyło. Dobrze, czyli trzeba sobie uświadomić, że ta bezradność to jest, wynika z tego, co się nauczyliśmy, jest konsekwencją wychowania i że my dopiero oduczamy się i że jest to proces. I też warto sobie tutaj zadać pytanie, co nam daje ten stan apatii, bezsilności. Bo trzeba pamiętać, że każdy stan, w którym jesteśmy, to nasz umysł ego ma z tego powodu jakieś korzyści. I też zastanówcie się teraz w sobie, jakie korzyści możesz mieć w związku z bezsilnością w tym momencie, tak? Bo jeszcze o żalu zaraz będziemy mówić o żalu. Krótko, jak nie zdążymy, jutro o 12 sobie ten temat dokończymy. Ale dzisiaj też pamiętajcie, będzie wizualizacja, bo trzeba się z tym spotkać, trzeba to odczuć, w którym obszarze życia, gdzie jest ta bezradność największa. Czyli tak, jakie masz korzyści bycia w bezradności, bezsilności? Możemy, to są nasze niezaspokojone potrzeby dziecięce i możemy mieć jakąś uwagę, tak, innych osób, współczucie. Możemy grać rolę ofiary. Ja jestem słaba, biedna, nie mam sił na nic. I to jest to, że my, jest to czasami, mówię czasami, jest to pretekst. Dużo osób się być może teraz oburzy, jaki pretekst, przecież ja faktycznie tak czuję. Oczywiście, że tak, bo ta energia bezsilności i bezradności kiełkuje, tak? Teraz ma po prostu swoje owoce. To ziarenka powstały w dzieciństwie, teraz to wszystko kiełkuje. I bardzo często my pod tą bezsilnością i bezradnością, wiecie co się kryje? Kryje się lęk.
że ja sobie z tym nie poradzę. Że ja sobie z tym nie poradzę. I teraz tak. No to już tam sobie piszecie, że dzieci mnie nie słuchają. No dzieci niekoniecznie muszą słuchać. Gdzieś tam było tak, że dzieci, które nie słuchają, odniosą sukcesy w życiu, tak? Więc jakby to jest tak, Małgosia, innym inaczej, tak? Tam nie wiem, o co chodzi, to jak, bo ty jesteś na studium emocji, więc wiecie, będzie kolejny powód, bo te osoby, które właśnie mają jakąś bezsilność, bezradność w związku z jakąś daną sytuacją, to będzie właśnie case nasz, tak? Study case do opisania i będziemy sobie to omawiać i uwalniać tą bezsilność i bezradność, bo tam o coś chodzi. Tak, dobra. Lęk, dokładnie, poczucie, że tego nie udźwignę, że nie dam sobie rady. Tak naprawdę pod bezradnością nie jest nie mogę, ale nie chcę. Bo wiecie, bezradność, bezsilność, nie mogę tego zrobić. Tak naprawdę nie chcę tego zrobić, za tym kryje się lęk. I kiedy my już dojdziemy do tego, że ja boję się coś zrobić, bo co? Bo mogę stracić twarz tak zwaną, tak? Pod tym się kryje duma, pycha, ale tak naprawdę to chodzi o wstyd, o poczucie odrzucenia, że może mnie spotkać odrzucenie. Dlatego ja się boję, lepiej wejść mi w bezradność, że ja nie mogę, nie potrafię, jestem za stara, nie, to nie dla mnie, to bez sensu, to nużące i tak dalej, bo pod tym kryje się lęk, a jak już wiemy, że to jest lęk, to ja lęk mogę przekroczyć, lęk może mnie zmotywować do dalszego działania, bo co się stanie, jak mi nie wyjdzie? No nic się nie stanie, tak? Nic, kompletnie. Więc tak mi jest dobrze, czasami to jest to, nic nie muszę. To jest wchodzenie właśnie i granie roli fałszywej ofiary. Ja nie mówię o zawsze tak mam. Spraw zawodowych, oczywiście, że też może dotyczyć spraw zawodowych. To nie tylko, wiecie, życia prywatnego, tylko jak najbardziej też spraw zawodowych. Pod tym może się kryć lęk, że ja nie wezmę tego projektu, nie mogę, nie umiem, nie potrafię, ale tak naprawdę nie chcę, bo boję się, że ktoś to oceni, że ktoś to skrytykuje, że sobie z tym nie poradzę. To jest to, nie poradzę sobie z tym. No dobrze, czyli to jest to, że to jest chwilowa jakaś ulga, być może jakaś litość, uwaga, tak? A my potrzebujemy rozwoju. To, co znane, umysł ego boi się zmian, więc szuka tego komfortu i bezpieczeństwa. I ten komfort, bezpieczeństwo bardzo często to jest wchodzenie i granie tej roli ofiary. To jest poszukiwanie tego bezpieczeństwa, między innymi w tej bezradności. Po pierwsze, czujemy się jako dzieci, właśnie tacy, że no nie możemy tego zrobić, a może ktoś nam pomoże, a może ktoś nas wyręczy, a może ktoś zrobi coś za nas, tak? Jakby nie chcę tego zrobić. Po prostu, bo boję się. I teraz słuchajcie, kolejnym takim, my będziemy oczywiście to sobie zgłębiać, bo wiecie, temat bezsilności, bezradności jest olbrzymim tematem, bo on dotyczy każdego z nas, tak? Każdego. I trzeba będzie spotkać się, każda z osób napisze, czego dotyczy ta bezradność, bezsilność. I trzeba będzie uwalniać tą energię bezsilności, bezradności, różne przekonania, te, które są dla nas niezdrowe, będziemy też uwalniać. Tak. Smutek, żal. Smutek, żal to jest kolejny nasz temat. Poczekajcie, no jeszcze tak 10 minut, zanim przejdziemy. Jutro sobie po prostu to dokończymy. Smutek, żal, bardzo często skrywany, gdzieś zakopywany. Mamy takie poczucie, że rzeczy są zbyt trudne dla nas, że po prostu nie zdołamy im sprostać. Może się też wiązać z tym, że czujemy się niekochani i nie zasługujemy na nic. To też jest związane ze smutkiem, żalem. Mogą się kojarzyć takie myśli, zmarnowałam te wszystkie lata, poczucie straty, ubolewania, pustki, taka melancholia, tęsknota, łączy się mocno z bezsilnością.
opuszczenie, cierpienie. To jest wieczne takie cierpienie, tęsknota, nieprzeżyta żałoba, złamane serce, udręczenie, rozczarowanie, pesymizm. Więc widzicie, ile jest związane z tym smutkiem, żalem. I najczęściej to, co robimy, to tłumimy, uciekamy i wyrażamy w sposób nieświadomy te emocje. I teraz skoncentrujmy się na tłumieniu i uciekaniu. Tłumimy i uciekamy od żalu. Możemy mówić, nie, że wcale tego nie czuję, wszystko jest w porządku, bo kojarzy nam się to ze słabością, bo w dzisiejszych czasach trzeba być silnym, nie pokazywać łez, trzeba być twardym, mocnym, trzeba walczyć, zmagać się. No i witamy w klubie cierpiących męczenników, tak? To jest na dzień dobry. Więc mamy też takie poczucie, że to mnie obezwładni, jeśli w to wejdę i już po prostu jak zacznę, to już z tego nie wyjdę. I w dzieciństwie bardzo dużo, znowu, było takich sytuacji, kiedy dziecko czuło smutek, żal, kiedy płakało. Potrzeby były wyrażane poprzez między innymi płacz, czyli jest mi źle w jakiś sposób, nie ma przy mnie mamy, albo jest mi mokro, albo jest mi zimno, albo chce mi się jeść. Więc te potrzeby między innymi dziecko komunikowało płaczem. Natomiast kiedy rodzic ma dużo znowu skumulowanej w sobie energii smutku i żalu, to nie pozwoli wyrażać ten smutek i żal swojemu dziecku, więc będzie je w jakiś sposób zatykać. Najpierw smoczkiem, wiadomo, żeby nie płakało, bo to jest trudne, tak, do zniesienia. Potem nie płacz, nic się nie stało, to nie szkodzi. Dziewczyny, słuchajcie, a nie tam sobie piszecie, tak? Pamiętajcie, no. Nie robimy jakiejś autoterapii teraz, tylko słuchajcie. No, więc często ten tłumiony właśnie żal w dziecku, że dziecko reaguje na coś płaczem, było nie płacz, tak? A po co płaczesz? Nie ma sensu. Chłopaki nie płaczą, po co się tak marzesz, więc było później już mnóstwo takich komunikatów, że nie warto mówić o swoich potrzebach, że nie warto to komunikować, było to tłamszone, ten smutek, żal. No i niestety, nawet nie wiecie dlaczego, ale nosicie w sobie właśnie pokłady stłumione smutku i żalu i właśnie smutną wiadomością jest to, że kiedy tłumicie smutek i żal, to nie macie dostępu do radości między innymi, tak? To jest bardzo istotne, że jeśli coś tłumimy, to po prostu dla nas ten poziom świadomości, radość czy akceptacja, to są jakieś odległe wyspy. Tak? My nie jesteśmy w stanie nawet poczuć tego, kiedy cały czas taplamy się w tych właśnie trudnych dla nas emocjach. Czyli my od tego żalu, od smutku uciekamy. I między innymi przykrywką tego smutku i żalu jest złość, jest wściekłość, jest agresja. Tak. I teraz, czyli dużo tego stłumionego żalu, smutku, to prowadzi między innymi do bardzo wielu chorób też psychosomatycznych. Próbujemy od tego uciec, bo to niemiłe. I my potrzebujemy sobie pozwolić na to. Akceptacja to dla mnie często rezygnacja. No właśnie, dokładnie, Marzena. A to zupełnie nie ma nic w związku z rezygnacją. Zaraz też będę o tym mówiła. Więc to jest zupełnie, to jest zaangażowanie na własnych warunkach, tak? To jest właśnie przyjęcie pełnej odpowiedzialności za swoje myśli i emocje. To jest poziom akceptacji. Czyli tak, kiedy my pozwolimy zaistnieć smutkowi, żalowi, tak? Kiedy my pozwolimy, kiedy my dopuścimy do głosu ten smutek i żal, to dopiero zaczyna się ten proces uwalniania się od tego. W innym przypadku to jest, nie masz dostępu właśnie do tej radości. Samopoczucie jest takie nijakie, poziom energii niski, różne choroby.
Jest jeszcze taka możliwość, że będziemy wyrażać ten żal w sposób nieświadomy, czyli takie użalanie się nad sobą, nad swoim losem, że już nic nie da rady zmienić, że już tak zostanie, a co mnie spotkało. I to jest to bycie właśnie taką, wchodzenie w tą ofiarę, użalanie się, obwinianie, że rodzice mi zgotowali taki los i ja już nic nie mogę z tym zrobić. Tak, my mówimy o rodzicach, skąd to się wzięło, ale nie po to, żeby ich obwinić i żeby tak już zostało, tylko po to, żeby uwolnić tą energię emocji z przeszłości, bo ona kieruje Twoim życiem, bo ona, wiecie, prawo rezonansu działa tak, masz energię smutku w sobie, żalu, to zapraszasz jej jeszcze więcej do swojego życia. Sam się umartwiasz, tak? Pokutujesz. Tak. Dobra, coś tam piszecie. Okej. Okay. Czyli użalanie się i też żal, że rodzice, ten brak wybaczania i że to przez nich. Czyli tu przy żalu my na studium emocji spotkamy się z pojednaniem, bo to jest proces wybaczania, ale tak naprawdę pojednania z rodzicami. Bardzo istotne. I często przy żalu, smutku, my jesteśmy w pozycji dziecka. Tak? W pozycji dziecka. To, co Wam już mówiłam, że mamy te trzy stany ja. Rodzica, dorosłego, dziecka. To smutek, żal bardzo często dotyczy dziecka. Psychologicznym podłożem żalu, smutku jest przywiązanie. I tymi różnymi przywiązaniami chciałabym się też spotkać. Nasz umysł ego ma bardzo dużo przywiązań. Trzyma się różnych rzeczy, bo dzięki temu czujemy się bezpiecznie. I trzeba się zastanowić, czy to, co, o czym myślę, to przemawia przeze mnie dziecko, rodzic, dorosły. I mamy różne też pytania, żeby sprowadzić siebie do tego stanu dorosłego. Bo teraz tak, kiedy spotyka nas jakaś strata, to dziecko nie rozumie tego. Dziecko chce, żeby to wróciło tak, jak było. Dziecko chce przywrócić kogoś na przykład do życia. Natomiast osoba dorosła wie, że nietrwałość i przemijanie, nie, wybaczanie będzie już w listopadzie, tak? Przy żalu, to jest jeszcze, to jest listopad, Maria. Więc wybaczanie, co ja mówiłam? Przemijanie to jest nieodłączny element życia, tak? Nieodłączny element życia. Tak jak narodziny, jest śmierć. Oczywiście możemy mieć poczucie niesprawiedliwości, że za wcześnie, że za szybko. Ten temat będziemy rozwijać też na studium emocji. Tak? Będziemy wychodzić z tego stanu dziecka, ale potrzebujemy przeżyć do końca tą żałobę, bo my mamy silne przywiązania, i to powoduje, że my bardzo mocno cierpimy i też nie rozumiemy, że przemijanie, nietrwałość jest elementem życia. I z czasem, oczywiście, osoba dorosła też będzie czuła żal, lęk, nie wiem, rozpacz, złamane serce czy cokolwiek, natomiast to minie, domknie tą żałobę. Natomiast w pozycji dziecka nie jesteśmy w stanie tego przetrawić. Tak? Nie jesteśmy w stanie tego przekroczyć. Rodzi się taki bezsilny gniew z niemożności zmiany praw wszechświata. Tak? Bo to są prawa wszechświata. My nie mamy na to wpływu. Nie mamy wpływu na śmierć. Kiedy ona nastąpi, dlaczego ona nastąpi. Tak? Ale my, jako dzieci, nie chcemy się z tym zgodzić. I mamy z tym spowodowany bezsilny gniew. Niemożność zmiany praw wszechświata. To jest bezsilny gniew.
Bardzo często nam te osoby, które były w naszym życiu, które odeszły z różnych powodów, bo urwał się związek, odeszły, tak? One zaspokajały nam jakąś naszą potrzebę emocjonalną, że byliśmy tak mocno z nimi związani, też pępowiną, czy jeśli chodzi o rodziców, uzależnieni, że ta osoba nam zaspokajała nasze ważne jakieś potrzeby, które my sami nie jesteśmy w stanie sobie zaspokoić. Nie? Więc to jest też, z tym też będziemy się spotykać. Także zamiast zaprzeczania tego, że ten smutek, żal w nas mieszka, zanurzamy się w nim przez jakiś czas, przekraczamy go, pozwalamy sobie na zdrowy płacz. I to jest ta modlitwa o pokorę. Boże, daj mi pogodę ducha, abym zaakceptowała to, czego nie mogę zmienić. Odwagę, tak? Zaakceptowała to, czego nie mogę zmienić. Odwagę, abym zmieniała to, co mogę zmienić, czyli na co masz wpływ. Masz wpływ tylko i wyłącznie na siebie. I mądrość, abym odróżniła jedno od drugiego. A bardzo często my chcemy mieć wpływ na sprawy Boga, tak? Chcemy mieć na to wpływ. I teraz po tym, jak będziemy się rozprawiać z tym smutkiem, żalem, pojawi się większa ulga, poczucie akceptacji zastąpi to poczucie cierpienia. I akceptacja właśnie, to nie jest to, co rezygnacja. Akceptacja to przyjęcie tego, co się stało, porzucenie oporu wobec naturalnego porządku rzeczy. I takim znakiem rozpoznawczym akceptacji jest pogoda ducha. Rezygnacja oznacza, że nie podoba mi się to, ale jakoś muszę to znosić. To nie jest akceptacja, to jest właśnie rezygnacja. No dobrze, słuchajcie, to spotykamy się teraz, w miarę nam się udało nawet ten temat, ale to prawie, że domknąć, natomiast dzisiaj zrobimy sobie uwalnianie bezsilności, natomiast jutro spotkamy się z smutkiem, żalem. Tak. Dokładnie, to jest to, co właśnie tu piszecie. Że, żeby jakakolwiek energia emocji mogła się uwolnić z ciała, to my musimy zaprzestać stawiania oporu jej. Co to znaczy? Czyli my mamy pozwolić jej być, bo to ludzkie mieć te emocje. Tylko kwestia jest, nie, jutro o 12 się spotykamy, to jest przerwa na uwalnianie, tak? Ta tradycyjna, bo jutro jest środa, krótka przerwa na uwalnianie, tak? Zajmie nam to tam, nie wiem, pół godziny. Czasami przedłużam do godziny, nawet jeśli coś opowiadam, jakiś temat, ale w miarę temat mamy tutaj ogarnięty, może jeszcze parę słów dopowiem. I będziemy uwalniać smutek, żal. Czyli jakakolwiek emocja, żeby mogła się uwolnić, to my potrzebujemy pozwolić sobie na nią. Pozwolić sobie na to, żeby ona była, żeby pozwolić jej być. Po prostu. Tak? Pozwolić jej być. Tak. Bardzo, bardzo ważne. No dobrze, słuchajcie. Zamykamy teraz już oczy. Wchodzimy w proces uwalniania. Zamknij oczy. Zacznij już głębiej oddychać. Jesteś teraz w sobie. Oddech spowalnia. Puść
szczękę, ramiona. Sprawdź teraz w swoim ciele, gdzie są jakieś napięcia skumulowane, w którym miejscu w ciele. Być może, jak właśnie mówiłam o bezsilności, to Twoje ciało dawało Ci wyraźne sygnały, jakieś napięcie, zatrzymanie oddechu. Zobacz, w jakim obszarze życia obserwujesz u siebie uczucie desperacji, poczucie nie mogę, nie potrafię. Być może to dotyczy pracy, związku, finansów. Co Ci się na tu i teraz wybija najbardziej? Być może dotyczący siebie. Obserwujesz u siebie różne wymówki. Być może masz gdzieś w swojej głowie taki zapis, że cokolwiek robię, i tak nie przynosi to rezultatów. Że wszystkie działania moje są daremne. Być może jakieś obrazy Ci się będą pojawiać. Gdzieś z przeszłości, z dzieciństwa. Ty jako mała, mały. Utrwalone przekonanie, że nie ma sensu nic robić, bo i tak nie będzie pożądanych rezultatów. To ma olbrzymie konsekwencje. Bo nie mamy motywacji i chęci, nawet żeby zacząć, żeby dokończyć różne sprawy. Wycofujemy się. Zobacz to przekonanie, jeśli jest to u Ciebie, ta myśl, to przekonanie. Jeśli potrafisz użyć wyobraźni, to zobacz na tablicy, jak jest napisane, że nie ma sensu nic robić, bo i tak nie ma efektów, że te działania są daremne. Zobacz to na tablicy i powiedz do siebie: kasuję tę myśl, to przekonanie teraz. To jest stare, to dotyczy przeszłości. To zostało utrwalone, kiedy byłem dzieckiem. Sprawdź w sobie, ile masz tej energii bezsilności, bezradności. Możesz sobie wyobrazić, jako Twoje ciało tą energią jest wypełnione. Od samego dołu, może masz tej bezsilności, bezradności po kostki czy po kolana. To jest metafora, ale dużo podpowie Ci. Ile tej bezradności wyuczonej masz w sobie? I teraz
akceptując tą energię bezsilności, bezradności, najlepiej jak potrafisz. Powiedz do siebie: jestem obserwatorem teraz, jestem świadomością. Całkowicie i głęboko akceptuję siebie, pomimo że mam te emocje w sobie. Całkowicie i głęboko akceptuję siebie, pomimo że mam te emocje. Już wiem dlaczego. I teraz, czy twoją intencją i decyzją jest uwolnić energię bezsilności? Tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? Zrób głęboki wdech i pozwól tej energii odejść. Jeszcze raz. Sprawdź jeszcze, czy widnieje to przekonanie na tej tablicy. Powoli, litera za literą, wymazuj to. Ta tablica to jest twój umysł. Wymazujesz, kasujesz to przekonanie teraz, bo już ci nie służy. Wywodzi się z dzieciństwa, z dalekiej, odległej przeszłości, a ty jesteś dorosły, dorosła i masz wpływ na swoje samopoczucie, na swoją energię. Jeszcze raz, zobacz, ile w sobie masz tej bezsilności, bezradności, kogo ona dotyczy lub czego dotyczy najbardziej. Akceptując tą energię bezsilności, najlepiej jak potrafisz. Nie wyparcie, nie wojna, walka z tym. Akceptacja, że po prostu jako dziecko przyjęłam mnóstwo tej bezsilności i bezradności do swojego ciała, do swojego życia. Miałam pewne strategie związane z tą bezradnością. Ale teraz, kiedy jesteś dorosła, dorosły, to już ci nie służy. Zostawiasz to w dalekiej przeszłości i uwalniasz energię związane z tymi przekonaniami, energię bezsilności. I jeszcze raz, skoncentruj się na swoim ciele, tak intuicyjnie. Gdzie czujesz jej najwięcej? W którym miejscu w ciele? I teraz, czy twoją decyzją i intencją jest uwolnić tą energię bezsilności? Tak czy nie? Kiedy to zrobisz? Zrób głęboki wdech i pozwól tej emocji odejść. Możesz sobie wyobrazić ten proces. To jest dla twojego umysłu bardzo pomocne. To ci po prostu nie służy. Odzyskaj swoją moc. Oddychaj głębiej, puszczaj. Mogą się pojawiać obrazy związane z tą bezsilnością, osoby, które brały w tym udział. Z akceptacją uwalniasz te historie i tą energię bezsilności i bezradności. Teraz przyjmuję do swojego życia, do swojego ciała radość, która jest większa
niż szczęście, głębsza niż śmiech. Radość to coś, co czujesz, gdy twoja energia płynie swobodnie, gdy nie opierasz się życiu. Spróbuj skontaktować się z taką radością. Kiedy przyjmujesz wszystko, co przynosi ci życie, płyniesz. Kiedy przestajesz odrzucać jakąkolwiek emocję, kiedy przestajesz odrzucać siebie, to jest radość. To jest duży przepływ. Przepływ energii przez twoje ciało. Nic tam nie blokujesz. Te energie tylko przepływają przez ciebie. Nawet jeśli to jest smutek, żal, lęk, złość, one przez ciebie przepływają. Nie zatrzymujesz ich. Każde doświadczenie przyjmujesz. Wyciągasz wnioski. Energia płynie swobodnie. To jest radość. I radość wypełnia cię, kiedy nie opierasz się życiu, temu, co jest. Spróbuj to poczuć. Tak jakbyś w metaforze weszła do wody i zaczęła płynąć z nurtem życia. Zobacz, jak to jest teraz, bo już robiliśmy tą metaforę, że widzisz rzekę. Nieważne, czy umiesz pływać, czy nie. Widzisz rzekę, wchodzisz do niej i płyniesz. Czy płyniesz z prądem, czy nadal pod prąd? Czy jest ci wygodnie, miło? Ciepło, swobodnie, czy walczysz? Jak to jest teraz, na tu i teraz, na ten moment? I może być tak, że nie za wiele możesz wpłynąć na tą wizję. Po prostu zobacz, jak jest tu i teraz i z akceptacją przyjmij to, że na ten moment tak jest. Przecież ty cały czas się uczysz, rozwijasz, idziesz dalej. Ok, więc zrób z tym głęboki wdech i wydech. Powoli się przeciągaj. Możesz ziewać po tym procesie, poprzeciągaj się. Ta metafora z rzeką była takim właśnie, na ile my się jeszcze opieramy temu życiu, na ile nie, na ile ta radość może swobodnie płynąć. I nie oceniaj tego, tak? Po prostu jest to, jakie jest. Idziemy przecież dalej, tak? Wiecie, że już, bo tam dużo osób pisze odnośnie tego, jak, gdzie się zapisać. Zawsze zapisujemy się przez stronę równowagażycia.pl, wybieracie kursy online, studium emocji, wchodzicie, ja nawet to Wam ten link tutaj dam, wchodzicie i po prostu wybieracie listopad. Tak, listopad wybieracie. Cena jest ta sama, jaka była. Ona się nie zmienia, bo tam ktoś być może z platformy kursowej gdzieś tam coś miał innego, nie wiem. Także poczytajcie sobie. My się spotykamy wtorki, czwartki, co drugi tydzień, bo ten tydzień jest na integrację, na przetworzenie też różnych waszych historii. Teraz będziemy spotykać się z historiami bezsilności, z historiami żalu, smutku i te energie, emocji wspólnie będziemy przekraczać. Będzie tam dużo na temat przywiązań, na temat przekonań, na temat wybaczania, więc sporo nas czeka pracy, jak zawsze intensywnie. Tutaj w linku. Dobra, dziękuję. A ja pod prąd. Dobra, dziękuję. Także dziękuję Wam za Waszą obecność. Tu link, bo pytacie.
tak, o to, czy można dołączyć. Nawet jak Was nie było na październiku, dołączcie w listopadzie, bo tam będzie to, co słyszycie, tak? Bezsilność, żal, jeśli Was to dotyczy, to zapraszam, żeby się z tym spotkać. Doświadczyć tych procesów grupowych, które robimy, bo to jest niesamowite przyspieszenie. Wizualizacje terapeutyczne to tak jakbyśmy siedzieli nie wiadomo ile dni i mówili o teorii, a to nie chodzi o teorię, to chodzi o doświadczanie, o wejście w doświadczanie i między innymi dają to wizualizacje terapeutyczne. Oczywiście na początku być może jest komuś trudno, ale są różne inne możliwości. Jest arkusz do obserwacji, czyli to uwalnianie na papierze. Jest kod emocji. Jest dużo różnych rzeczy, które możemy robić. Jest takie krótkie uwalnianie poprzez zadawanie sobie pytań, bez wchodzenia w wizualizację. Tak, jutro 12, o przerwa na uwalnianie, o 12 jestem. Będziemy uwalniać żal, smutek. Z tym się jutro spotkamy. A pierwszy warsztat ze studium emocji listopad jest 15 listopada, więc do tej pory możecie dołączyć. Pamiętajcie, że te osoby, co dopłaciły za całość, bo w tym miesiącu tylko jest taka opcja, dlatego że dużo takich osób było, że chciało mnie najpierw poznać, zobaczyć jak to jest na tym studium emocji i dopiero dokupiło tą całość, czyli od tej całej kwoty odejmujemy październik i wtedy płacimy na bezpośrednio na konto, ale to w razie co napiszcie po prostu do mnie. Także słuchajcie, jutro o 12, tak? Jutro tylko o 12, Jola, bo spotykamy się na studium emocji 2, bezsilność i żal. 15 rozpoczynamy, 15. O buncie, to ma związek z tym tematem? Nie. Bunt, opór to jest kiedy indziej, to jest przy temacie dumy, pychy, to jest opór. Dobra, także płyńcie, niech płynie po prostu przez Was energia, jakakolwiek ona by nie była, niech ona po prostu przez Was płynie. Smutek, żal, lęk, radość, spokój, wszystko jest w porządku, ale nie zatrzymujcie tego. Uczymy się po prostu uwalniania emocji na bieżąco, a nie zatrzymywania ich. Dobranoc, ja jeszcze z pieskiem na spacer, jeszcze synuś do otulenia, jeszcze trzy fajne, czyli za co dziękuję dzisiaj, nasz rytuał, który też Wam polecam. Za co dziękujecie dzisiaj? Być może sobie. Za co dziękujesz sobie albo za co dziękujesz dzisiaj? Trzy rzeczy. Wymieńcie, bo ja za chwilę to będę robić. Pa! Do zobaczenia. Dobranoc.